Witam serdecznie na swoim kolejnym podcaście, którego tematem jest problematyka lordozy kręgosłupa. Dokładniej poruszę temat, czy tę lordozę możemy zmienić, czy nie możemy zmienić, czy możemy ją odbudować, czy nie możemy odbudować. Inspiracją do tego podcastu był komentarz w jednym z moich filmów, czy pod jednym z moich filmów, że lordozy lędźwiowej no, nie można zmienić. No ja pytam, a skąd taki pomysł, że nie można zmienić? Skąd taki pomysł, że nic ze sobą nie możemy zrobić? Odwołam się tutaj do ogólnie dostępnej wiedzy z biochemii, gdzie nasz organizm człowieka jest organizmem żywym. W tym żywym organizmie w ciągu sekundy zachodzi miliardy najprzeróżniejszych reakcji biochemicznych. Nikt tych reakcji nie zbadał, bo nie ma takich komputerów, które mają wystarczające moce obliczeniowe, żeby to zbadać. Więc to są procesy niezbadane i nikt nie ma o tym pojęcia, co organizm ludzki może zrobić, a czego organizm ludzki nie może zrobić. I teraz bardziej szczegółowo wracając do naszego kręgosłupa. Czy coś można odbudować, czy czegoś nie można odbudować? Wszystko zależy od tego, jak do tematu kręgosłupa podejdziemy. Jeżeli podejdziemy do tematu kręgosłupa, że nic z kręgosłupem nie robimy, tylko poddajemy się lekom albo operacji takiej czy innej, czy operacji plastycznej, to rzeczywiście nie robiąc ze sobą nic, to wtedy nic nie możemy zrobić. Natomiast jeżeli weźmiemy życie w swoje ręce, to się okaże, że z naszym kręgosłupem możemy zrobić bardzo, a bardzo dużo dobrych rzeczy. I tutaj przytoczę Wam wiedzę, którą dowiedziałem się na różnego rodzaju szkoleniach, że mieli Państwo, kształt kości się zmienia. Kość, która jest w nas, czyli kości, które są w nas, mają zmienny kształt. W ciągu życia możemy kształt kości zmienić. Może nie do końca tak, jakbyśmy tego chcieli i bardzo precyzyjnie, ale następuje zmiana kości. Zmiana struktury kości, zmiana kształtu kości, to wszystko następuje pod warunkiem, że w tym kierunku zmierzamy. I tutaj najlepszą odpowiedzią na tego typu no, dziwne pomysły jest polskie przysłowie, że kropla drąży skałę. Jedna kropla nie zrobi nic, 1000 kropli pewnie też nie zrobi nic, ale 100 tysięcy kropli zrobi bardzo dużo. I tak samo tutaj. Jeżeli będziemy brali leki, leki zasadniczo tam niewiele zrobią w kości. Jeżeli będziemy brali jakieś operacje, to można to przypiłować i tak dalej. Można bardzo duże zmiany wykonać w kości, ale jest to w konsekwencji na organizm człowieka powstają różnego rodzaju blizny, zrosty, pozytywne lub negatywne tematy, więc ja tego tematu nie chcę tutaj poruszać. Natomiast jedyną możliwością, którą ja uznaję za sensowną, to jest regularna praktyka ćwiczeń leczniczych. Jeżeli będziemy regularnie praktykowali odpowiednio dobrane ćwiczenia lecznicze, możemy to wszystko zmienić i w dość dużym zakresie. Ja może posłużę się jak zwykle własnym przykładem, bo tak mi jest najprościej i swoimi danymi z dowodu osobistego. Dowód osobisty wyrabiałem gdzieś, już nie pamiętam, w wieku 18 lat na pewno, potem troszeczkę później był on, jakby powiedzieć, zmieniany. W każdym razie wzrost w dowodzie wynosi 171 cm. Ja pamiętam, że ten wzrost był lekko naciągany w górę, ponieważ przy drzwiach się jakoś mierzyłem, wyciągałem i tak dalej, więc to był lekko naciągany wzrost w wieku już dojrzałym, czyli kiedy już byłem
przy zakończonym wzroście kostnym teoretycznie, czyli 18-25 lat mniej więcej w tym czasie się mierzyłem, wynosił lekko naciągane 171 cm, czyli wzrost powiedzmy był między 170 a 171 cm. Teraz mam 62 lata, czyli około 40 lat później. Wzrost mam 173 cm, przed chwilą się mierzyłem. Skąd przybyło 2 cm? Musiało się coś zmienić w moim organizmie. Może się kości zmieniły, długość tych kości, może się jakieś chrząstki zmieniły, może krążki międzykręgowe w kręgosłupie się wydłużyły. W każdym razie 2 cm przybyło. To jest zaskakująca rzecz. Większość osób starszych ma niższy wzrost niż za młodu. Ja jeszcze stary nie jestem, mam 62 lata, ale większość osób w moim wieku już jest dużo niższych, aniżeli było za młodu, a jestem wyższa aniżeli za młodu. No pytanie dlaczego? Spróbujcie odpowiedzieć. Dlaczego? Dlaczego ja jestem w tej chwili o 2 cm wyższy w wieku 62 lat, aniżeli wtedy, kiedy miałem 18 lat, czy 25? Zatem można dużo rzeczy zmienić. I kolejny przykład, jakim się chcę posłużyć, to właśnie temat dzisiejszego filmu, czy możemy zmienić kształt naszej lordozy, tak? Na moim przykładzie sytuacja wygląda w ten sposób, że miałem bóle kręgosłupa, które mi mocno dawały się we znaki. W wieku 43 lat, na zdjęciu rentgenowskim to widać dokładnie, miałem zniesioną lordozę lędźwiową. Czyli w zasadzie, zdaniem niektórych osób, już z tym nic nie można zrobić. Jednak mnie to niewiele interesowało, czy można, czy nie można. W wieku 51 lat podjąłem decyzję, że wszystkie swoje bóle kręgosłupa zlikwiduję. Przystąpiłem do ćwiczeń i za pomocą ćwiczeń te wszystkie bóle kręgosłupa zlikwidowałem i zrobiłem kolejne zdjęcie rentgenowskie w wieku 58 lat, czyli 15 lat później, po roku 2003. Co się okazało? Lordoza lędźwiowa mi wróciła. Jak to wróciła, skoro nie może wrócić? Więc zdjęcia swojego kręgosłupa pokazuję Wam teraz tutaj na filmie. Możecie oglądać to zdjęcie przez lupę, jak chcecie, i zobaczycie, że zdjęcie wykonane 15 lat później, w wieku 58 lat, to jest zdjęcie z przywróconą lordozą lędźwiową. Zachęcam, weźcie te zdjęcia, pokażcie diagnostom laboratoryjnym, którzy odczytują zdjęcia rentgenowskie. Pokażcie te zdjęcia ortopedom. Niech się wypowiedzą. Oni potrafią zdjęcia odczytywać. Niech porównają jedno zdjęcie i drugie zdjęcie. A ja Wam powiem, co mogłem robić przy tym zdjęciu pierwszym. Przy zdjęciu pierwszym miałem drętwienia palucha w prawej nodze 24 godziny na dobę. Przez 24 godziny na dobę paluch prawej nodze, prawej stopie był nie mój. Ja go nie czułem. Miałem bóle pleców, ból odcinka lędźwiowego. Tak było w wieku 43 lat. W wieku 51 lat miałem wszystkich tych bólów kręgosłupa tak dosyć, że postanowiłem, że je wyleczę. Znowu pytanie, czy można wyleczyć kręgosłup? Niektórzy twierdzą, że tego nie można zrobić. A ja kręgosłup wyleczyłem i robię w tej chwili takie rzeczy proste, jak na przykład chodzenie na rękach, stanie na głowie, czy przewrót w przód na asfalcie. Dla tych osób, dla których to jeszcze za mało, to zachęcam do obejrzenia moich filmów shorts i tam dopiero zobaczycie, jakie to ja rzeczy wykonuję ze swoim wyleczonym kręgosłupem i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy kręgosłup wyleczyłem, czy nie wyleczyłem.
pokażcie te filmy swoim ortopedom, pokażcie filmy swoim niedowiarkom i tym wszystkim, którzy twierdzą, że z kręgosłupem nic się nie da zrobić. Oni nie są w stanie zrobić, bo albo nie wiedzą jak, albo do tego się nie przykładają. Ja to wszystko zrobiłem. Jestem zdrowy, szczęśliwy i mam sprawność taką w wieku 62 lat, której mogą pozazdrościć mi nie tylko młodzi ludzie, ale pewnie 95 albo nawet i 9% lekarzy i fizjoterapeutów razem wziętych. To tyle na dzisiaj i pamiętaj, w medycynie nie można to na pewno odbudować uciętej nogi. To na pewno nie można. Ale jeżeli noga jest nasza, to z tą nogą możemy dużo dobrych rzeczy zrobić.